rozgrywki w sezonie 2014-2015. Ten z lotu środkowy obrońca. Uprzejmie proszę wszystkich o powstanie. Wszystko, co mamy i czym jesteśmy, pochodzi od Ciebie. Naucz nas dostrzegać dobro, którym nas obdarza Twoja łaskawość. Prosimy Cię, pobłogosław tym rodzinom piłkarki. Bowarczyk i 9 Marcin jest serdecznie. Przegrywamy dzisiejsze spotkanie 2-0, chociaż w tym spotkaniu mogliśmy nawet zremisować. Sędzia nie uznaje nam bramki chyba prawidłowo zdobytej. Jak byś ty ocenił tę sytuację? Znaczy, z mojej perspektywy wydaje mi się, że wszyscy wchodziliśmy z bezpiecznej pozycji i ja bym tego w ogóle nie gwiznął. Ani spalnego, ani tym bardziej faulu, prawda? No nie wiem, no w każdym bądź razie myślę, że mogliśmy ten mecz spokojnie wygrać i byliśmy w drugiej połowie zdecydowanym zespołem lepszym. Niestety, no, taki jest sport.
Powiedz mi, była szansa dzisiaj wygrać to spotkanie, czy nie? Pewnie, że była szansa wygrać to spotkanie. Mieliśmy swoje sytuacje. No może nie były to stuprocentowe, ale mieliśmy słupek w drugiej połowie. Przycisnęliśmy trochę rywala, oni kontra poszła, szli na bramkę 2-0 i no niestety. Cóż, gratuluję trenerowi pierwszych trzech punktów i drużynie gospodarzy. Co można powiedzieć o spotkaniu? Przez pana pierwsza połowa, przez mój zespół, obudziliśmy się w drugiej połowie. Chciałbym za tą drugą, szczególnie za drugą połowę całemu zespołowi podziękować. Jeśli tak będziemy podchodzić w przyszłości, w każdym następnym meczu, będzie takie podejście i taka gra jak w drugiej połowie, takie zaangażowanie, to jestem dobrej myśli. No niestety pierwszą połowę graliśmy zbyt cechował nas minimalizm po prostu. Chcieliśmy przede wszystkim nie stracić bramki. Znowu prosty błąd przy stałym fragmencie gry, 46 minuta meczu. Naszych dwóch zawodników na linii bramkowej. Zawodnik gospodarzy jeden strzela nam bramkę do szatni. Bramka, która ustawiła mecz, no ale mówię, dziękuję chłopakom za walkę, szczególnie przede wszystkim za drugą połowę. Na temat pracy sędziów się nie będę wypowiadał, bo pewnie będą pytania, ale ja dziękuję.